Ponieważ tak zwaną swobodną twórczością to jest tak zwanym śpiewaniem ptaszka na gałęzi, nic dla społeczeństwa i narodu zrobić nie mogłem, postanowiłem po szeregu eksperymentów zwierzyć się ogółowi z moich poglądów na narkotyki. Witkacy był eksperymentatorem. Był eksperymentatorem artystą. On postanowił wykorzystać możliwości, jakie miał, żeby sprawdzić, jak poszczególne narkotyki działają na niego jako człowieka, ale przede wszystkim na niego jako artystę. Dlatego też w większości przypadków eksperymentował w obecności swoich przyjaciół, lekarzy. Nigdy, jak sam twierdził, nie postanowił spróbować morfiny. Dlatego też w książce o narkotykach ten rozdział został napisany przez Bohdana Filipowskiego, morfinistę właśnie. O eterze napisał pod pseudonimem Stefan Glass. Oświadczam oficjalnie, że piszę poważnie i chcę wreszcie coś bezpośrednio pożytecznego zdziałać. A na idiotów i ludzi nieuczciwych sposobu nie ma. Książka z przedwojennymi recenzjami narkotyków jest próbą przekonania, że nie było tak źle z tymi idiotami i ludźmi nieuczciwymi, o których Witkacy pisał. Uczciwie bowiem napisali, że książka ta nie jest książką propagującą narkotyki, wręcz przeciwnie, jest książką abstynencką. Książką, która uczciwie stwierdza, jaki jest wpływ na umysł, na ciało człowieka poszczególnych narkotyków, czego się można po nich spodziewać i dlaczego nie powinno się w nie brnąć. Recenzje te były pisane przez ludzi, których można określić mianem klucza znajomych. Bo kto o tym pisał? No napisał recenzję Bolesław Miciński, jego przyjaciel. Inny przyjaciel, Kazimierz Czachowski, znany krytyk literacki, napisał na łamach krakowskiego czasu fantastyczną recenzję, w której nie tylko opisywał to, że to jest książka, którą powinien każdy przeczytać, ale jeszcze apelował o to, że żeby zrozumieć dokładnie Witkacego, należy wydać jego dramaty. Już w 1932 roku upominał się o to. Napisał recenzję na łamach endeckiego pisma Myśl Narodowa Karol Ludwik Koniński. Entuzjastyczną recenzję. Obszerną, erudycyjną, lekko złośliwą recenzję na łamach pisma Droga napisała Izabela Gelbardowa, o której Państwo mogli słyszeć po wojnie, pod nazwiskiem Izabela Czajka-Stachowicz. To ona była pierwowzorem bohaterki powieści Witkacego Pożegnanie jesieni, Heli Berc, pełnej drapieżnego seksu i równie drapieżnego intelektu.